nauczono mnie, że mam być człowiekiem w przyszłości, który będzie pamiętał zawsze o tym, pomóż słabszemu. I że będzie pamiętał o tym, że Polska jest piękna. To jest nie tylko ten moment wzruszeń, takiego zdania sobie sprawy z tego, że mamy szansę spotkać się ze świadkami historii. Takie operowanie słowem, które dociera do głębi serc. No jest to zawsze niezwykłe, niezwykłe przeżycie. Ja uwielbiam to miejsce, uwielbiam ludzi, którzy tutaj są, prelegentów, gości, tego, że możemy ze sobą po prostu rozmawiać, dyskutować w takiej otwartości, tolerancji, akceptacji i ciekawości drugiego człowieka. Witamy Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię. Wielkie podziękowania za to, że są z nami. Są takie miejsca, gdzie liderzy wszystkich partii opozycyjnych, tych po demokratycznej stronie, mogą się spotkać z młodzieżą i porozmawiać o tym, co najważniejsze. Dziękujemy za to, że kampus jest przestrzenią otwartą, że jest miejscem dla wszystkich, którzy stoją po stronie demokracji, wolności, prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Zawsze jest spotkaniem ludzi, którym się chce, a przebywając z ludźmi, którym się chce, samemu chce się bardziej, więc to jest zawsze moment skonfrontowania opinii, moment usłyszenia się wzajemnie. Czuję się spełniony i czuję, że się rozwijam. Jeżeli mam podsumować cały kampus, to czuję się jak najbardziej mile widziana i taka w dobrym gronie.